Dzień dobry Państwu, witam Państwa na konferencji prasowej poświęconej sytuacji finansowej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu. Do zwołania tej konferencji niejako zmusiła nas sytuacja finansowa szpitala i czarne scenariusze, które zaczęły się no niestety spełniać. Był złożony plan finansowy, który zakładał stratę w wysokości 15 milionów złotych i czekaliśmy z niecierpliwością na pierwsze dane za pierwszy okres obliczeniowy za miesiąc styczeń 2019 roku i mamy już ten wynik i ten wynik wyniósł 1,5 miliona na minusie. Jest to więcej niż można by było statystycznie przewidywać, gdyś przewidywania oscylowały wokół 1,2 miliona złotych, więc ten scenariusz spełnia się jeszcze w większym stopniu niż żeśmy to pierwotnie zakładali. Skoro plan, jaki jeszcze poprzedni dyrektor, który został odwołany, Kwaśniewski, złożył ten plan w wysokości minus 15 milionów, w tej chwili wiemy, że przy tym tempie narastania tej straty, ten wynik może wynieść na koniec roku minus 18 milionów. W związku z tym, zdając sobie sprawę z tego, że przy tak minusowym wyniku organ założycielski, starostwo powiatowe w Mielcu, powiat mielecki musiałby dopłacić znaczną kwotę. W przypadku, gdy było to 18 milionów, to musiałby ponad amortyzację, która planowana jest w wysokości 6 milionów, starostwo powiat mielecki, organ założycielski musiałby dopłacić 12 milionów. Są to potężne kwoty, które by trzeba było znaleźć w budżecie i ograniczyć inne wydatki, zresztą bardzo potrzebne, jak chociażby inwestycyjne. Dlatego chcieliśmy tu o tym Państwa poinformować, bo mieliśmy taki zarzut, że straszymy tu mieszkańców, że to są plany, które są na wodzie pisane, przesadzone. No niestety ku myślę zaskoczeniu nas wszystkich negatywnemu. Jednak te plany ujemne bardzo nas niepokoją, że się spełniają i dlatego organizujemy tę konferencję, żeby Państwa poinformować. Jednocześnie poinformować Państwa też, że jako Zarząd Powiatu na bieżąco staramy się monitorować sytuację w szpitalu, zapewnić jego sprawne funkcjonowanie. No też takie były zarzuty, że co tam się dzieje, odwołany dyrektor Kwaśniewski, szpital praktycznie nie funkcjonuje, nie ma żadnego paraliżu szpitala. Oczywiście ta narastająca strata za parę miesięcy może spowodować rzeczywiście deficyt gotówki w kasie i no, problem z wypłatami, który będzie już za parę miesięcy, jeżeli nic się nie podzieje, jeśli chodzi o dodatkowe dochody szpitala czy powstrzymanie niektórych wydatków szpitala. I chcę Państwa poinformować, że skoro dyrektor Kwaśniewski został odwołany, podjęliśmy działania, żeby powołać jego następcę. Został ogłoszony konkurs 15 marca na dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Mielcu. To było 15. 18 w poniedziałek ukazało się w Gazecie Ogólnopolskiej Rzeczpospolita ukazało się ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Mielcu. Termin składania ofert przez kandydatów jest do 28 marca, natomiast 1 kwietnia przewidujemy weryfikację złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjne z potencjalnymi kandydatami na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Mielcu. Ja bym miał w tym momencie tyle. Dziękuję bardzo za zabranie głosu. Proszę teraz o zabranie głosu panią księgową Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, panią Ewę Kiełbasę. Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej. Zostałam poproszona do przedstawienia sytuacji bieżącej w szpitalu. Tak jak wcześniej na sesji poświęconej sytuacji w szpitalu, pan audytor przedstawił wyniki przeprowadzonego audytu
i przeprowadzonego audytu, w którym był poruszony również plan finansowy. Plan finansowy był opracowany na bazie roku 2018 z informacjami, które na dzień sporządzenia posiadaliśmy odnośnie wydatków i przychodów, które były przewidziane w bieżącym okresie. Może zacznę od sytuacji zakończenia roku 2018. Sporządziłam już sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe opiewa na kwotę straty 7 106 764 zł. Jest to kwota przewyższająca amortyzację o 1 708 328 zł. Także ta kwota będzie wymagana do pokrycia przez starostwo powiatowe. Jest to dosyć spora kwota. Niemniej jednak plan finansowy, który został sporządzony na rok 2019, opiewał na stratę na kwotę około 15 milionów złotych, co przewyższa planowaną amortyzację bodajże o 9 milionów złotych. Tak jak pan starosta wspomniał, zamknięty miesiąc styczeń, który wypracował stratę na wysokości 1 508 381 zł 02 grosze. Jest to strata przewyższająca plan, więc jeśli nie będą podjęte działania restrukturyzacyjne, plan finansowy zostanie znacznie przekroczony i będzie się wiązało to z tym, że starostwo będzie zobowiązane do dopłaty do wyniku finansowego. Z bieżącej działalności na dzień dzisiejszy zobowiązania budżetowe realizowane i wobec pracowników realizowane są terminowo. Narasta dług nieterminowych zapłat wobec dostawców. Spowodowany to brakiem płynności finansowej, która wynika z osiąganych strat. Na dzień dzisiejszy wynagrodzenia i zobowiązania budżetowe są zapłacone, więc generalnie w takiej formie pracujemy, aby jak najwięcej po prostu długów spłacać. Jest to ograniczone ze względu na przychody, jakie osiągamy i zabezpieczenie bieżącej działalności. W planie inwestycyjnym nie zakładaliśmy inwestycji ze względu na brak finansowania. Będą to tylko inwestycje, które wynikną z awarii urządzeń niezbędnych do funkcjonowania jednostki. Z analizy, którą przeprowadziłam, brak płynności finansowej powoduje narastające zobowiązania wymagalne. Ten brak płynności wynika z nadmiernych kosztów, jakie generuje jednostka. W granicach 1 200 000 zł brakuje co miesiąc na realizację wszelkich wydatków, więc z tego tytułu narastają zobowiązania wymagalne, które niestety będą skutkowały różnymi postępowaniami. Mogą dojść do postępowań komorniczych. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych spraw sądowych, nie mamy spraw toczonych w sądzie ani przed komornikami, więc zawieramy ugody z dostawcami, aby rozłożyć w czasie spłatę zobowiązań wymagalnych. Z niektórymi się udaje, z niektórymi jeszcze negocjujemy, więc dbamy o to, aby tą płynność i działalność szpitala utrzymać na niezmienionym poziomie. Z mojej strony to tyle. Dziękuję bardzo. A może się też odniosę. Szanowni Państwo, uczestniczę dzisiaj w tej konferencji jako radny i były starosta, który przez dwie kadencje pełnił tą funkcję i wspólnie z poprzednią dyrekcją zarządzał szpitalem powiatowym w Mielcu. Spoglądam tutaj w stronę pani redaktor, która pewnie sobie przypomni rok 2007, kiedy stanęliśmy jako ówczesny zarząd przed bardzo trudną decyzją o ewakuacji szpitala i zamknięcia jego działalności. Było to spowodowane między innymi wysokimi roszczeniami
jeśli chodzi o płace jednych z grup zawodowych, i to mogło spowodować w ten czas i spowodowałoby na pewno olbrzymie problemy finansowe szpitala, a nawet jego zapaść, więc musiała zapaść decyzja, aby ten szpital ratować. Od tego czasu szpital miał się nieźle. Był jednym z najlepszych szpitali w Polsce. Przypomnę Państwu, że był w rankingach na 33, 40, którymś tam miejscu w setce najlepszych szpitali w Polsce. Dzisiaj stajemy w bardzo trudnej sytuacji, niezawinionej przez siebie. Tu też chciałbym przez nas. Chciałbym też odesłać wszystkich tych, którzy mówią o tym, że przejęli szpital zadłużony. A więc odsyłam do sprawozdania finansowego działalności szpitala za 2014 rok i tam można doczytać się o sytuacji ekonomicznej szpitala. Dzisiaj, Szanowni Państwo, to co powiedziała główna księgowa, nie do końca, dług szpitala trzeba szacować na ponad 16 milionów złotych. To są zobowiązania wymagalne, o których Pani powiedziała, 4,5 miliona złotych. Mamy ugody z ZUS-em na ponad 5 milionów złotych i mamy jeszcze do spłacenia pożyczkę, która została zaciągnięta w 2017 roku po to, aby właśnie uzyskać płynność finansową, bo już w tym czasie była górka zobowiązań wymagalnych i chcąc utrzymać płynność finansową, Rada Powiatu dała zgodę na podjęcie przez szpital pożyczki. Dzisiaj mamy prawie ponad 16 milionów zadłużenia szpitala. To, co mówił Pan Starosta, 1,5 miliona, proszę Państwa, straty, ale my mówimy i powinniśmy mówić przede wszystkim o stracie na działalności operacyjnej, czyli podstawowej działalności szpitala. Ona już wynosi 1,8 mln złotych. Jeśli ta tendencja się utrzyma, to mamy ponad 21 milionów straty na działalności operacyjnej. Być może ktoś powie, to jest problem jakby samorządu. Oczywiście będziemy musieli dopłacić do straty z działalności szpitala i to, o czym mówił Pan Starosta, zdjąć środki finansowe z innych bardzo ważnych społecznie obszarów, na co nie wiem, czy do końca będzie zgoda mieszkańców powiatu, mówię o drogach, o innych obiektach infrastruktury komunikacyjnej, ale będziemy, Szanowni Państwo, zmuszeni. Tylko co to oznacza dla szpitala? Generowanie straty 1,8 mln złotych na działalności operacyjnej. A więc to oczywiście brak płynności, to proszę Państwa zwiększanie zobowiązań wymagalnych i w efekcie prowadzi to do niewypłacalności szpitala. I to, o czym mówi Pani Główna Księgowa, że na razie i całe szczęście, że Pani Główna Księgowa i pełniący obowiązki dyrektora Pan Kozłowski czuwają nad tym i staramy się te zobowiązania regulować, ale to jest wszystko do czasu. Muszą być podjęte i są już podejmowane pewne działania, które mają dać zaporę rosnącym zobowiązaniom i stracie szpitala. Mamy wielką nadzieję, że ogłoszony przez nas konkurs rozstrzygnie się pozytywnie, skutecznie już w tym pierwszym terminie i też nie rozumiemy, dlaczego trochę nam się przeszkadza w tym, jeśli wszyscy uważają szpital, a powinni uważać za dobro wspólne, to wszyscy powinniśmy się koncentrować w działaniach, które dadzą możliwość skutecznego zarządzania tym szpitalem i przywrócenia mu normalności. Mówię tutaj o normalności przede wszystkim finansowej. I dzisiaj może jest pewna jaskółka, ja liczę na to, że zapowiedzi pana ministra Szumowskiego o tym, że te kontrakty, czyli ryczałty dzisiaj zostaną podniesione, czy też zostaną podniesione wyceny procedur medycznych, tak jak mówi o tym Naczelna Rada Lekarska, czy mówią samorządy powiatowe w szczególności, bo ta trudna sytuacja nie dotknęła tylko szpitala powiatowego w Mielcu, również i inne szpitale w Polsce, że ten ryczałt ma być podniesiony około 15%. Oczywiście to by nam sytuację poprawiło i nie zwalnia nas oczywiście z działań, które idą w kierunku naprawy sytuacji, bo jest co naprawiać w naszym szpitalu. To nie ulega najmniejszej kwestii.
Martwi nas to, że są pewne decyzje jakby podejmowane, a już poza nami, bo dzisiaj wiemy, że w 2018 roku została podjęta ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, które wymusza na nas, jako na operatorze usług kluczowych, no, poddanie się odpowiedniemu audytowi i to też będą określone koszty. A więc za część kosztów oczywiście my tutaj nie odpowiadamy, bo one są jakby narzucane już administracyjnie. Ale to, co jest w zasięgu zarządzających szpitala, no to musimy patrzeć i zwracać uwagę na to. I również mamy tutaj pewne zastrzeżenia i te zastrzeżenia doprowadziły do tego, że decyzję podjęliśmy o odwołaniu dyrektora, bo pewne rzeczy można było lepiej poukładać i dzisiaj byśmy nie mieli tak trudnej sytuacji finansowej, a wręcz dramatycznej. To trzeba jasno wyartykułować, że sytuacja jest bardzo trudna. I tyle może na ten moment. Dziękuję bardzo. Oddajemy teraz głos Państwu. Czy są jakieś pytania? Jeśli można, chciałbym zapytać Panią Księgową. Nie wiem, czy dobrze się wyrażę. Pani mówiła o nadmiernych kosztach. Jakby Pani była uprzejma wymienić cokolwiek, podać przykład, co wchodzi w skład tych nadmiernych kosztów? Nadmierne koszty ogólnie, koszty w zestawieniu do przychodów są wyższe od przychodów. Tak jak każdy wie, możemy sobie pozwolić na koszty do wysokości przychodu, wtedy działalność jest rentowna. Nasze koszty średnio w miesiącu wynoszą 10 200 000. Przychody średnio osiągamy w miesiącu 9 100 000. Z tego tytułu padło stwierdzenie, że są to nadmierne koszty, bo one nie jesteśmy w stanie przychodami, które osiągamy, które wynikają z kontraktu, pokryć kosztów, które wynikają z bieżącej działalności. Te koszty są to koszty wynagrodzeń, koszty kontraktów lekarskich, koszty ZUS-u, koszty podatków od nieruchomości, spłata zobowiązania pożyczki i zobowiązań wobec ZUS-u. Te koszty są i pokrycie zobowiązań wobec dostawców. Zobowiązania wobec dostawców, czyli zakup wszelkich usług, materiałów potrzebnych do działalności szpitala, są w wysokiej kwocie 3 200 000. Więc te zobowiązania musimy regulować, aby nie doprowadzić po prostu do sytuacji, kiedy przestaną być dostarczane usługi bądź materiały, które są niezbędne do realizowania świadczeń, za które otrzymujemy środki z NFZ-u, więc musimy szukać źródeł oszczędności, aby te koszty obniżyć w porównaniu do przychodów, które mamy podpisaną umowę, no i one generalnie niewiele jest w stanie się je zmienić. No z tego, co Pani powiedziała, to nie bardzo jest na czym ciąć. To jedno, a przy okazji zaraz drugie pytanie, na ile te 15%, o której mówił Pan Hrabąszcz, jest w stanie uratować Państwa? 15% to jest liczba względna. Może wymiar, gdybyśmy liczbach porozmawiali, na ile to Was uratuje? Nie mamy informacji. To byłaby gdzieś na poziomie wysokości straty. Jeśli byśmy uzyskali te 15%, to pewnie byśmy się tutaj bilansowali. Co oczywiście nie oznacza, że trzeba po prostu szukać oszczędności dalej na naszych wydatkach. I chcę Pana zapewnić, że takie możliwości są i na wydatkach możemy sporo zaoszczędzić. Pan wspomniał w swojej wypowiedzi, wypraszam, będę słowo, o zaporze. Co Pan miał na myśli? No właśnie, przede wszystkim podjęcie działań, które by uszczelniły nasze wydatki. Jeśli je uszczelnimy, to oczywiście będziemy zmniejszać straty. Jedno z drugim się wiąże. Więc dzisiaj nie chcemy tego mówić, bo to jest w domenie przyszłego dyrektora i pewnych działań, które już są analizowane i określane obszary, w których te oszczędności poczynić po prostu należy. Ja chciałam jeszcze Panią Księgową zapytać, bo mówiła Pani o tym, że jeszcze są wypłacane wypłaty dla pracowników. Kiedy, jeśli faktycznie to zadłużenie będzie się zwiększać, kiedy nastąpi ten krytyczny moment, kiedy wynagrodzeń nie będzie? Nie dopuszczamy takiej myśli do siebie, żeby wynagrodzenia nie były zapłacone pracownikom, ale musimy wziąć pod uwagę, że jeśli narastające zobowiązania wobec dostawców dojdą do poziomu takiego, że wejdą komornicy, więc konto będzie zablokowane. Nie będzie wpływu środków na nasze konto do dyspozycji
szpitala i wtedy zagrożeniem może być wypłata wynagrodzeń. Ja chciałabym pana starostę zapytać, bo diagnozę już mamy. Wiemy, jaki mamy problem. Jaki jest pomysł na to, żeby to rozwiązać? No bo wiemy o tym, że mamy oszczędzać. Tylko na czym? Ja myślę, że kandydaci potencjalni na dyrektora przedstawią nam te pomysły. Oczywiście my też mamy swoje pomysły. Przede wszystkim lepsza organizacja pracy, lepsze wykorzystanie personelu. Ja tu tylko wspomnę o jednej rzeczy, która tutaj nie była wspomniana. Też trzeba uszczelnić nasze dochody, bo ja uważam, że naszemu szpitalowi też uciekają dochody, które przy lepszym nadzorze, kontrolingu moglibyśmy uzyskać, a nie uzyskujemy je. I tutaj też uważam, że są kilkumilionowe, nam szacował, rezerwy. I tutaj mam nadzieję, że nowy dyrektor szybko zorganizuje zespół, który przyglądnie się realizacji naszych kontraktów, jak są uzyskiwane dochody za poszczególne rodzaje świadczeń medycznych, gdyż to wiadomo, że różnie można kwalifikować, ale tak trzeba kwalifikować, żeby to było najkorzystniejsze dla szpitala. Oczywiście wszystko jest zgodnie z prawem. Też uważam, są duże rezerwy, jeżeli chodzi o dodatkowe świadczenia, które może szpital uzyskiwać, a ich nie uzyskuje, bo chodzi o dodatkowe rodzaje usług, dodatkowe programy. Wbrew pozorom, może to nie są duże kwoty, milion, dwie, ale w skali roku, jeżeli się takie programy realizują, to dodatkowe wsparcie budżetu szpital. Oczywiście tym trzeba się zainteresować. Musi to mieć kto zrobić. Musi się chce cały załodze. Mam wrażenie, że dotychczas z tym różnie bywało. I oczekujemy też, że pod nową dyrekcją takie dodatkowe dochody są do uzyskającym szpitalu, tym bardziej, że potencjał, jeżeli chodzi o budynki, a przede wszystkim też sprzęt, jest duży, niewykorzystany uważam w znacznej części i tutaj liczymy na to, że nastąpi zdecydowana poprawa. Także jeżeli chodzi o koszty, to jak najbardziej tu widzę przez reorganizację, przez przesunięcia pewne kosztów, bo ja tu nie chcę się wymądrzać, ale myślę, że dyrektor nowy zauważy to, że są pewnie oddziały, gdzie jest nadwyżka personelu, a są oddziały takie, gdzie jest niedobór tego personelu. I ja mówiłem, że ja sobie nie wyobrażam likwidację stanowisk pracy zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek. Natomiast przesunięcia, dlaczego nie? Nie przesunąć tego personelu z jednego oddziału do drugiego, ale to musi ktoś się na tym znać, bo